Można śmiało powiedzieć, że to prawdziwe cuda ze zboża. Wieńce dożynkowe są jednym z symboli zakończonej przy żniwach pracy. Na przestrzeni lat stawały się coraz większe i bardziej kolorowe. Ślady tej niezwykłej tradycji mogliśmy podziwiać podczas dożynek organizowanych w gminie Szczerców. Te niezwykłe konstrukcje przygotowane przez 19 sołectw z terenu gminy walczyły o miano najpiękniejszego dożynkowego wieńca. W tym roku ten zaszczytny tytuł otrzymał wieniec przygotowany przez sołectwo Szczerców. Zwycięzcom gratulujemy pomysłu i pięknego wykonania. No i najwięcej głosów w tym roku uzyskało sołectwo, zgadniecie? Szczerców. Także zapraszamy tutaj przedstawiciela sołtyskę, panią sołtys z sołectwa Szczerców do odbioru nagrody. Czy pani sołtys będzie, czy poszła do domu? Nie spodziewała się. Spodziewała się? Także gratulujemy pani sołtys ze Szczercowa, dziewczynom i panom, którzy pomagali oczywiście, bo to nie tylko pani. No może tutaj pani sołtys za chwilę powie parę słów na temat wieńca, jak powstawał, jakieś historie może ciekawe tutaj nam opowie. Ale dziękuję serdecznie wszystkim sołectwom, które wzięły udział tutaj w współzawodnictwie i te wieńce piękne, które tutaj przed nami stoją, zrobiły. Także dziękuję serdecznie, bo to tutaj dużo pracy trzeba było włożyć. Wiadomo, że oprócz pomysłu to jeszcze trzeba było w odpowiednim momencie zebrać zboża z pól i odpowiednio je wysuszyć, później żeby odpowiednio przetworzyć. Także tutaj pracy to było ogrom i bardzo dużo, bardzo dużo. Także dziękuję serdecznie wszystkim. Gratuluję wszystkim udziału w takiej pięknej imprezie. Dziękuję. Ja tylko chciałam powiedzieć, że nie ma złych wieńcy. Wszystkie są piękne i wszystkie zdobyły pierwsze miejsce, ale według regulaminu musi być jedno. Ale wszyscy są zwycięzcami. Dziękuję bardzo wszystkim, którzy mi pomagali w tym budowaniu tego wieńca. Dziękuję.